uważam, że ogólnie musimy jak najbardziej wchodzić w odmiany deserowe, tak żeby jednak ten smak musi być bardzo dobry, żeby klienci te truskawki po prostu w deserze kupowali, dlatego że opieranie się na przemyśle według mnie jest bardzo ryzykowne. Wprowadzaliśmy, od 2 lat wprowadzamy na rynek 3 nowe odmiany, jest to Aurea, Olimpia i Thea. Już mamy pierwsze doświadczenia z nimi związane. Wszystkie te truskawki właśnie się nadają na rynek deserowy, są smaczne. Jednak jak każda odmiana, mają swoje pozytywne i negatywne strony, tak? Aurea na przykład jest to odmiana wczesna i rzeczywiście zaczyna się wcześnie, natomiast długo się ciągnie zbiór, co w niektórych gospodarstwach komplikuje sprawę, dlatego że nakłada się na różne okna i wtedy nie ma tego wysypu, gdy jest wysoka cena, tylko po prostu się nam ciągnie. Natomiast jest bardzo twarda i można ją dłużej trzymać na krzakach. Można ją zbierać raz w tygodniu i mamy piękny, deserowy, twardy owoc, który do tego jest jeszcze smaczniejszy, dlatego że zbierana również zbyt wcześnie, nie ma smaku ani nie ma połysku. Drugą odmianą, będzie Olimpia. Olimpia jest odmianą późną, późniejszą od marmolady czy Roxany o 5 dni. Również smak ma bardzo atrakcyjny. To bym powiedział, że to jest kategoria smakowa Azji. A wydaje się, że od Azji będzie trochę plenniejsza. Jest odmianą twardą, ciężką, smaczną. Skórkę ma natomiast delikatną, co wymaga od niej więcej zabiegów wapniem i krzemem. Kolejna odmiana Thea. Jeszcze nie mieliśmy takich plantacji całohektarowych jeszcze. Dopiero w przyszłym roku one wejdą w owocowanie. Dopiero w przyszłym roku ocenimy plony. Natomiast na pewno bardzo smaczne i twarde owoce. Także wydaje się, że też będzie to odmiana ciekawa. A tak jak mówię, no, ciężko jest nam ocenić plony po jakichś tam poletkach, dwóch rządkach czy takich ilościach. W przyszłym roku już będziemy mieli następne dane i będzie można powiedzieć coś więcej. Bardzo fajnie w tym roku wyszła odmiana Jave, która dała bardzo duże plony, dobrej jakości owoców. Również Malwina bardzo fajnie w tym roku wyszła z okazji czasu, w którym wychodzi. Myślę, że była jedną z bardziej opłacalnych dla plantatorów odmian. Co sadzić i w jakim kierunku iść? Uważam, że plantatorzy muszą testować i próbować różnych nowych odmian ze wszystkich firm tak naprawdę, dlatego że nigdy do końca nie wiemy, jaka odmiana się okaże, że nam rozwiąże jakiś problem, że wyjdzie właśnie w dobrym czasie albo będzie twardsza. Jeżeli plantatorzy mają problem z na przykład utrzymaniem twardości w niektórych odmianach, to może zastąpienie jej inną rozwiąże ten problem i pomoże to plantatorowi robić dobre wyniki. Ważne jest według mnie też to, żeby mieć ten czas podaży owocu jak najbardziej rozciągnięty. Wtedy mamy rozciągniętą podaż, to jest i łatwiej nam sprzedać taki towar, który mamy przez 2 miesiące, a nie 3 tygodnie, nie wiadomo jaki wysyp, i łatwiej będzie o ludzi do zbioru. No i tak samo nie możemy o odmianach nic powiedzieć po jednym roku. Jeżeli mamy te nowe odmiany na testach, to nie można się ani podpalać po pierwszym roku, kiedy odmiana wyjdzie, i tak samo nie możemy odmiany skreślać po roku, kiedy coś wyszło nie tak, dlatego że może się okazać, że w roku następnym, kiedy będą całkowicie inne warunki, ta odmiana się okaże rewelacyjna i odwrotnie, tak? Duże różnice są na przykład w odmianach włoskich, jeżeli chodzi o wilgoć na wiosnę i podczas zbiorów. Odmiana Alba Roxana, jeżeli mamy bardzo mokry rok, są bardzo trudne w produkcji. Bardzo trudno jest je wtedy utrzymać, ich twardość, żeby hurtownikom dojeżdżała w jakieś odleglejsze miejsca. Natomiast jak mamy rok suchy, to są znowu odmiany, to są odmianami rewelacyjnymi, tak? Też chyba według mnie w każdym z tych okien podażowych warto mieć 2 odmiany, 3, które owocują w tym samym czasie, i też je dobierać sobie
jedną, która wychodzi lepiej, jak jest mokro, drugą jak sucho, tak żeby jakoś tak, żeby tą podaż mieć w miarę bezpieczną. Jako odmiany wczesne, to w naszym regionie bardzo popularna jest alba i rumba właśnie. To są dwie odmiany, które są przykrywane. Później jako odmiany późne to Roxana Asia, również marmolada. Odmiany jeszcze późniejsze to będzie Jave, Salsa, Florencja, no i najpóźniejsza Malvina. W sprzedaży mamy przede wszystkim sadzonki Frigo i nasze zalecenie to jest sadzenie Frigo wczesną wiosną, żeby budować potencjał przez ten rok pierwszy i na drugi rok mieć pełny zbiór. Następną w ostatnich latach rozwija się w naszym regionie również późne sadzenie truskawek. Wymusiły to na nas tunele, dlatego że pod tunelem nie będzie, no nie mamy czasu, żeby rok sobie pielęgnować jednoroczną truskawkę bez plonu. Więc rozwinęła się sadzonek Frigo grubych w czerwcu, lipcu. Jesteśmy w stanie już tak po tych kilku latach można stwierdzić, że od 50 do 70% plonu jesteśmy w stanie wyciągnąć z takiego późnego sadzenia. Co jako firma będziemy promowali również w najbliższym czasie? Myślę, że będziemy chcieli mocno promować jednak plantacje robione na groblach okrytych folią. Dlatego, że będziemy mieli coraz większą presję płacową dla pracowników i o ile znaleźć pracowników do zbioru będzie łatwiej, dlatego że tam jest ten zbiór, ten zarobek jest atrakcyjny, natomiast znalezienie pracowników do walki z chwastami będzie bardzo trudne. Kolejna sprawa, jestem przekonany, że będzie wzrastała presja na pozostałości i jeżeli robimy tą plantację, jeżeli robimy te nasze truskawki na folii, odchodzi nam cała grupa chemiczna, których pozostałości nie będziemy mieli, dlatego że możemy nie używać żadnego herbicydu, tak? Następna sprawa, wszystkie te nowe odmiany są wrażliwe na herbicydy i robienie ich w systemie takim, że nie męczymy tej truskawki herbicydami, daje nam od razu 30% wyższy potencjał plonu. Kolejna sprawa, mamy troszeczkę też inne okna czasowe i na przykład takie odmiany jak Malvina, która nam ogólnie na rynku wychodzi za późno, ona na tej grobli wyjdzie nam tydzień wcześniej, co jest bardzo fajne, co jest zaletą i tak samo odmiany wczesne nam wyjdą jeszcze troszkę wcześniej. No. Promowaliśmy do tej pory przede wszystkim uprawy gruntowe, natomiast zmieniający się rynek powoduje to, że dużo pracy będziemy się starali robić, żeby namawiać naszych rolników na zakładanie plantacji na folii.